Adam Wikich Biegański, 27 lat, 185 cm wzrostu, 105 kg, styl bazowy MMA. W sumie to, że to jest to, co robię na co dzień, tak? Pełna tak naprawdę bójka do końca, aż jeden wychodzi, jeden zostaje przegrany, więc to są takie zasady, które mi odpowiadają. Ja nie jestem ani parterowcem, ani stójkowcem, ani zapaśnikiem. Ja jestem zawodnikiem, który sam wybiera sobie płaszczyznę i w każdej płaszczyźnie też sobie mogę poradzić, tak? Czyli nie dam się upolować na cios, nie dam się przywrócić, ani nie dam się poddać, bo już mam w tym bardzo duże doświadczenie i to mnie do tego skłoniło, a tak naprawdę to też jest jakaś przygoda, tak? Ja zawsze chciałem stoczyć walkę na takich zasadach, gdzie jeden wygrywa. Czasy Pride'u się skończyły już dawno, weszły te nowe czasy, ta walka na rundy, walka na punkty, tak? Ludzie już odbiegli od takiej prawdziwej walki, no a to tutaj wraca, no i to jest akurat miejsce dla mnie. Ponad 10 lat, tak. Zacząłem od boksu, potem troszeczkę jakiegoś tam karate liznąłem, potem parteru, no i tak od wieku gdzieś 19, może 20 lat, to zacząłem już się zajmować tym MMA, no. Jeździć po zawodach, wiele zawodów miałem tutaj i zawodów MMA, i zawodów grapplingowych, i walk bokserskich też miałem z dobrymi zawodnikami, nawet z wicemistrzami świata walczyłem w boksie, także nigdy nikt mnie nie znokautował, nigdy nikt mnie nie poddał. I czuję się w zasadzie, mówię, bardzo dobrze przygotowany na ten turniej. MMA to nie jest sport, w to się nie gra. Tak jak nie gra się w boks, nie gra się w K1, gra się w piłkę nożną, gra się w koszykówkę, czy gra się w siatkówkę. W MMA nie grasz, w MMA wychodzisz i się bijesz. Albo dostajesz po mordzie, albo dajesz po mordzie. To jest tak, jeżeli nie dasz, to będziesz dostawał. No. Będziesz dostawał, będą cię poddawać, będą cię dusić, więc w to nie da się grać. Tu trzeba wychodzić i się ostro napierdalać, tak? I tak samo miałem walki na ulicy, tak samo miałem walki na zawodach i zawsze te walki na zawodach były cięższe, bo tam są ludzie przygotowani, którzy się przygotowują już latami, czy walki zawodowe to są już ludzie, którzy robią to już latami, 10 lat, 5 lat, 15 lat i ty wychodzisz z takim zawodnikiem się bić, który robi to na co dzień, który bije łokcie, kolana, tak? Jak weźmie lepszą pozycję, to jeszcze stamtąd nie wypuści. I to są takie naprawdę bardzo ciężkie walki. I mówię, tam nie wychodzi się grać, tam wychodzi się bić. I tak jak się mówi, że tutaj są sędziowie, tak, są sędziowie, ale tu jeden drugiego wykańcza, więc jeżeli ty będziesz czekał na werdykt sędziów, będziesz chciał przemulić walkę, to zostaniesz po prostu skończony, bo drugi chce ci urwać głowę, tak? Możesz dostać łokcia, który zrobi ci 15 czy 20 szwów, tak? Możesz stracić zęby w walce, możesz mieć rozwalone kolano, połamaną rękę, więc to jest bójka, nie? To nie jest sport, to jest walka. Ludzie to też mylą, mylą troszeczkę właśnie, że to jest sport. Często te takie walki najtwardsze to widać, że tam oni się biją, nie? Oni nie chodzą, nie mierzą. Tam po prostu jest już przełamywanie. Już na wysokim poziomie to jest przełamywanie zawodnika i to już jest ostra bójka i umiejętność zachowania się w tej bójce, przepuszczenia ciosów, wymianie, sklinczowania, tak, nie wystawiania brody, więc no słuchaj, to jest to, co robię. Tutaj chłopaki też jadąc na ten turniej mają duże doświadczenie i tu nie ma ludzi, którzy tutaj przyjechali sobie pograć. Czy sobie zawalczyć? Nie, bo tutaj kurwa może się stać duża krzywda, nie? Więc tutaj każdy przyjeżdża na ten turniej, żeby się ostro bić i tak naprawdę każdy ma szansę to wygrać, ale jednak mimo wszystko tutaj jakieś doświadczenie takie właśnie robienia i walczenia z tymi dobrymi zawodnikami MMA na wysokim poziomie, którzy i cię przewracają, i cię biją, i wstają, jak ty ich przewracasz, no to tutaj myślę, że może to mieć właśnie duże znaczenie. Brak rękawic mi w ogóle nie przeszkadza, bo tak naprawdę te rękawice są małe, które my mamy do MMA i one są, wiesz, to nie są rękawice treningowe, które mają taką gąbkę, tylko są to małe rękawice. One są zrobione też po to, żeby nie połamać sobie rąk, tak? Bo jakby wychodzić cały czas do walki bez rękawic,
można sobie za dużo nie powalczyć. No nie? To rękawica została stworzona po to, żeby ochronić rękę, a nie głowę, nie? Bo rozcięcia tak czy siak są. A na gołe ręce też mam doświadczenie, także nie jest to dla mnie problem. Gdybym był bokserem i bił się w dużych rękawicach, to mogłoby to jednak coś zmienić, no nie? Ale tutaj małe rękawice, ta garda jest inna, tutaj jest więcej przypuszczenia ciosu. Nie zasłonisz się za podwójną gardą, bo z tej strony przechodzi. Także tutaj jest inne blokowanie ciosów, no inna walka. No. Tak jak powinno to być, tak jak powinien ten sport wyglądać, tak jak powiedziałem, że to nie jest do końca sport, ale tak powinna wyglądać walka, tylko ta walka jest po prostu usportowiona już w dzisiejszych czasach, żeby, no wiadomo, może nie było tyle krzywdy, też chcą zachęcić ludzi, zachęcić młodzież, także gdyby młodzież już od dzieciaka w wieku 13-14 lat trenowała, bo widziała, że się biły na gołe ręce, bryzga krew, to może by tyle tego nie było, więc myślę, że to po prostu zostało troszeczkę usportowione właśnie pod tym kątem, żeby ludzie to oglądali, żeby może to nie było, to i tak jest brutalne, tak jak się ogląda te walki na wysokim poziomie, to tam dużo krwi się leje, ale prawdziwa bójka to się wywodzi z tego, że wychodzi dwóch gości tak i wygrywa jeden, no. Tak jak to było kiedyś, wychodzili z toporami, wychodzili kurwa z mieczami, to później wychodzili czy gladiatorzy, czy zawodnicy wychodzili, tak jak były pierwsze walki bokserskie, były też do skończenia, do nokautu, tam nie było rund, tam było po prostu aż jeden wygra, tak? Albo były rundy, ale włączyłem raz jakiś program, starą walkę i była to któraś runda bokserska, więc wiesz, więc tam po prostu aż któryś wygra. No, walki trwały czasami kilka godzin, więc myślę, że też skrócili ten czas, skrócili te rundy, żeby nie tracić tyle zdrowia, bo ludzie po takich walkach, wiesz, kilkugodzinnych mogą już kurwa nigdy nawet nie rozmawiać, mogą się jąkać, więc dlatego to zostało tak zrobione. A ta organizacja The War otwiera te stare czasy walki, tak, czyli prawdziwej bójki, no i to jest, ja tam pasuję. No. Wiesz co, o widzisz, fajnie, no, ty mówisz, trzy walki, tak, na turniejach miałem po pięć, po cztery, więc w jeden dzień, tak, bo walki bokserskie, turnieje bokserskie są rozplanowane z dnia na dzień, przyjeżdżasz w czwartek, piątek, sobota, niedziela, walki MMA walczy wszystko w jeden dzień. Masz pół godziny przerwy, czasami 15 minut przerwy, walki grapplingowe są tak samo. Masz kilka minut przerwy, wychodzisz do następnej walki, więc dla mnie to jest normalne, ale tak naprawdę liczy się pierwsza walka. Nie? Pierwsza walka się liczy, jak wygrasz pierwszą, dopiero się liczy druga, a jak wygrasz drugą, dopiero liczy się trzecia. Nie można wychodzić do pierwszej walki z tą myślą, że jeszcze mam dwie następne, bo przeciwnik wyjdzie z myślą, że on ma tu tylko jedną. I da z siebie tam kurwa 200%, a ty będziesz chciał dać z siebie 50. Nie, liczy się pierwsza walka, wychodzę do pierwszej walki i zostawię tam kurwa tyle, ile trzeba. Nie? I jeżeli wygram pierwszą, będę myślał o drugiej, tak? Nie myślę w tej perspektywie. Wiadomo, będę uważał, żeby tych rąk nie połamać, tak? Oczywiście, będę starał się to też skończyć w mądry sposób, ale będę starał się to wykończyć na 200%. Nie zamierzam nic pokazać, zamierzam wygrać. Jeżeli się da, to może w efektowny sposób, ale nawet w brzydki sposób, ale muszę to wygrać. Nie? Brałem udział w takich sparingach. Wiesz, w sparingach, tak. Brałem udział w takich sparingach 3x3 i więcej tych ludzi było. Więc to też jest fajne, ale no wiesz, ja jednak dopiero 27 lat, tak, także ja chcę sobie wybudować nazwisko w MMA, żeby w tym MMA się bić i z tego żyć, wiesz, nie robię nic innego poza sportem, więc tutaj trzeba się ostro do tego przyłożyć, żeby jednak te lata powalczyć na wysokim, na najwyższym poziomie na świecie, w Europie i zarobić dużo pieniędzy, więc ja się skupiam na tym, wiesz. Takie przygotowanie do turnieju 3x3, no to już jest 3-4 miesiące przygotowań w ogóle innych, odbijających od tego, co ja robię, tak. A ja muszę robić stricte MMA, pod to się przygotowywać. Tak samo mam walkę zaraz znowu z sokorkikami, ze stąpami we wrześniu. Znowu wracają te federacje, więc no ja jestem zawodnikiem MMA, więc tym się kierunkuję.
Walki 3 na 3 na pewno będę chciał zobaczyć, nie? Już nieraz widziałem takie walki, ale na pewno będę chciał zobaczyć, jestem ciekawy tego, więc myślę, że to będzie naprawdę dobry show. Na pewno to będzie też bardziej brutalne niż walki 1 na 1, tak? Bo tutaj jednak kończysz jednego, zaraz pobiega i już 3 na 2, więc tam będzie pewnie więcej trochę krwi, ale nie interesują walki 1 na 1.